W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Lublina. Chciałbym Państwu pokazać bazylikę pod wezwaniem świętego Stanisława i klasztor Dominikanów. Klasztor Dominikanów został wzniesiony we wschodniej części wzgórza Staromiejskiego na niewielkim wzniesieniu na tzw. Górce Dominikańskiej. Historia klasztoru wiąże się z relikwią drzewa Krzyża Świętego, znajdującą się w nim do 1991 roku. Według przekazu Jana Długosza, Dominikanie po przybyciu do Lublina objęli istniejące już oratorium Świętego Krzyża. Lubelski klasztor powstał zapewne w latach 50. XIII wieku. Jego początki mają związek z szeroko zakrojoną akcją misyjną Kościoła Zachodniego, skierowaną na wschód. Jej częścią były m.in. koronacje królewskie litewskiego księcia Mendoga w 1251 roku i księcia halicko-włodzimierskiego Daniela w 1253 roku oraz plany utworzenia biskupstw misyjnych na Litwie i Rusi. Na liście klasztorów dominikańskich, opracowanej według chronologii ich powstawania na początku XIV wieku przez Bernarda Guy, dom lubelski znalazł się pomiędzy klasztorami w Gryfii, dziś Greifswald, i Cieszynie. Analiza źródeł dotyczących początków klasztorów sąsiadujących z Lublinem na tej liście doprowadziła profesora Jerzego Kłoczewskiego do stwierdzenia, że lubelska placówka została zatwierdzona przez kapitułę prowincji w latach 60. XIII wieku. W dziale Bernarda Guy lubelski kościół został wzniesiony z posiadanym do dziś wezwaniem świętego Stanisława. Wezwanie tego nie mógł otrzymać przez kanonizację świętego Stanisława, która nastąpiła w 1253 roku w Rzymie. Budowa obecnie istniejącego kościoła świętego Stanisława łączy się z fundacją Kazimierza Wielkiego w 1342 roku. Przypuszcza się, że nowe budynki wchłonęły wcześniejsze obiekty oratorium świętego Krzyża na miejscu prezbiterium obecnego kościoła i wzmiankowano w 1288 roku wieżę, w której schronić się miał książę mazowiecki Konrad II podczas walk o Lublin. Wieża ta według badań archeologicznych Jakuba Lewickiego identyfikowana jest z zachowanymi w klasztorze murami, tak zwanej sali jednosłupowej, która była budynkiem wolnostojącym, włączonym później w obręb kazimierzowskich murów obronnych miasta. Kościół z tego okresu był zapewne trójnawową halą z wydłużonym prezbiterium, charakterystycznym dla architektury zakonów żebraczych, w tym dominikanów. Możliwe jest, że we wczesnej fazie kościół kazimierzowski był budowlą dwunawową o dwóch nawach nierównej wielkości. System taki był często w świątyniach dominikańskich i franciszkańskich. Ówczesny klasztor stanowiły niższe kondygnacje obecnego wschodniego skrzydła od strony skarpy, oparte o mur miejski. Historia rozwoju klasztoru lubelskiego wiąże się ze znajdującą się w nim do 1991 roku relikwią drzewa Krzyża Świętego. Istnieją dwie różne wersje pojawienia się drzewa w Lublinie. Według Jana Długosza relikwie przywiózł do Lublina i darował dominikanom książę kijowski Grzegorz w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. Późniejsze źródła dominikańskie zawierały inne informacje, według których relikwia pojawić się miała w Lublinie w czasach panowania Władysława Jagiełły za sprawą dominikańskiego biskupa kijowskiego Andrzeja. Relikwia drzewa Krzyża Świętego stopniowo otaczana była coraz większym kultem, a dla jej przechowywania budowano kolejne kaplice przy kościele. Około 1420 roku wybudowano kaplicę na zakończeniu północnej nawy kościoła, obecny przedsionek kaplicy Matki Bożej Opieki. Od 1615 roku
tak zwaną kaplicę firlaiską na zakończeniu nawy południowej. Zaś po 1645 roku kaplicę tyszkiewiczowską z prezbiterium kościoła, która przyjęła funkcję chóru zakonnego. Do obecnych rozmiarów klasztor został rozbudowany po 1618 roku. XVII i XVIII wiek był okresem największego rozkwitu lubelskiego klasztoru. Wtedy też największą popularnością cieszył się kult lubelskiej relikwii drzewa Krzyża Świętego. Korpus kościoła opięto kolejnymi kaplicami. Około 1624 roku na zakończeniu północnej naby wzniesiono kaplicę Osolińskich, obecnie Matki Bożej Opieki. W latach 50. i 60. XVII wieku dostawiono do naw bocznych dwa rzędy kaplic. W latach 1728-1729 dostawiono po północnej stronie prezbiterium kaplicę świętego Andrzeja, później Matki Boskiej Reszelskiej oraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zwaną Kaplicą Paryską. Po gruntownej restauracji budynków w połowie XIX wieku w 1864 roku nastąpiła kasata klasztoru przez władze carskie. W latach 1901-1902 według projektu architekta Stanisława Wejsa przebudowano południowe skrzydło klasztoru. Dominikanie odzyskali świątynię dopiero w 1938 roku. Budynki czekały na rewaloryzację także po zniszczeniach II wojny światowej. W 1967 roku świątynia dominikańska otrzymała tytuł bazyliki mniejszej. Natomiast w 1991 roku zostały skradzione relikwie Krzyża Świętego. Od 1994 roku prowadzona jest kompleksowa rewaloryzacja bazyliki i klasztoru.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.